Siema, siema! Wszystkich witam serdecznie w samochodowym Pitu Pitu. Słuchajcie, tak, tak. Słuchajcie, dzisiaj mam dzień wolny, a więc mam szansę, że tak powiem, na delikatny odpoczynek. Wiesz, to odpoczynkiem tak naprawdę zwanym nie można tego nazwać, bo jak mam wolne, to trzeba pojechać na zakupy, zrobić porządki w domu. No, a więc to niby, słuchajcie, dzień wolny, ale jednak nie wolny. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy może do naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj mamy sobie porozmawiać o moich początkach na kanale YouTube. Ale tylko chyba nie o tym porozmawiamy, bo jeszcze mam innych fajnych, ciekawych tematów, które chciałbym poruszyć właśnie w ramach tego filmiku. A więc pracy na YouTube. Na YouTubie. Na kanale, oczywiście. A tak zupełnie przy okazji, słuchajcie, właśnie jadę do takiej większej miejscowości. Cedynia. Chojna się nazywa. Chojna. To jest taka mieścinka, to jest takie miasteczko, takie większe już, samochody nawet są. No. Jedziemy właśnie na zakupy. Do Intermarché. Ha! Kurwa, niesamowite, prawda? Dzisiaj mam wolne, ale dzisiaj ma deszcz padać, mają być burze, więc zobaczymy, czy zdążę. No dobra, słuchajcie, może przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, ja swoją działalność na kanale YouTube, jak każdy z was może przecież sprawdzić, zacząłem chyba w 2015 roku, z tego co się nie mylę. To chyba był 2015. Mój pierwszy filmik, słuchajcie, moja w ogóle pierwsza gra, jaką udostępniłem na swoim kanale, to była gra Dragon Age Inkwizycja. Bardzo fajna gra, chciałbym do niej sobie wrócić, bo jej nie skończyłem całej, a tam jeszcze podchodziły jakieś dziwne DLC, dodatki i tak dalej, więc chciałbym po prostu ją sobie skończyć, choć nie wiem, czy to mi się uda. Ale zobaczymy, zobaczymy. W oczekiwaniu na Wiedźmina 4 może sobie zagram w Dragon Age. Zobaczymy. Na razie mam jeszcze inne plany na swój kanał, więc zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, takim moim etapem, który spowodował, że chciałem sobie założyć konto, była pewna osoba na YouTube, którą zacząłem oglądać. To był taki mój pierwszy w ogóle YouTuber, którego znalazłem, który mi podpasował. I który spowodował to, że stwierdziłem, że cholera jasna, no. Kurwa, jeżeli mogę grać i pokazywać to innym, i inni mają to oglądać i być w miarę zadowoleni, że mogą sobie obejrzeć kolesia, który pierdoli głupoty, grając sobie w grę, im jest z tego frajda i przyjemność, no to czemu by nie, prawda? Taką osobą, o Jezus, taką osobą bez wątpienia, słuchajcie, był na pewno znany YouTuber, przez was znany na pewno, Remigiusz Maciaszek, ksywa Rock. Mój pierwszy filmik, jaki z nim obejrzałem, to był taka gra na Playa, chyba Beyond Two Souls i Heavy Rain. Takie gry, wiecie, nie? Jakie? Takie gry filmowe. To bardzo mi się podobało. O kurde. I oglądałem, nie oglądałem. Wszystkie odcinki obejrzałem. Później zacząłem oglądać jeszcze tam później Rock and Royo. To była, słuchajcie, moim zdaniem chyba jedyna taka fajna ekipa. Tych dwojga ludzi, którzy potrafili po prostu, grając Battlefielda, opowiadać bardzo ciekawe, fajne rzeczy. Bardzo często było śmiesznie i zabawnie. I to właśnie Rock był taką osobą, która spowodowała to, że stwierdziłem, że kurwa, czemu nie mogę sobie kanału otworzyć swojego własnego, grać sobie w gry, pokazywać je wam, komentować. Kurwa, pet mi gaz. Ale chuj tam. No i stwierdziłem, że takie coś sobie, słuchajcie, założę. No i to były moje takie początki. Kompletnie nie wiedziałem w ogóle, jak to się robi.
z czym to się je kompletnie. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, słuchajcie, to ja jestem totalna noga. Może z racji tego, że nie wiem, z racji wieku, nie mam żadnego pojęcia. Ale tak to było, słuchajcie. No, nie miałem żadnych programów, wszystko musiałem sobie poszukać, zobaczyć, sprawdzić. Wszystko sam. Kompletnie wszystko sam. Ale znalazłem, jakoś to tak mi wszystko ładnie, słuchajcie, się w miarę poukładało. Choć nie ukrywam, że założenie swojego kanału, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ciężki temat. Znaczy się, to jest tak. I to mówię teraz całkiem, słuchajcie, szczerze. I to mówię całkiem szczerze, że jeżeli osoby chcą po prostu mieć swój własny kanał na YouTube i robić to naprawdę z pasją, i nie z czystego chęci zarobku szybkiego, dużego, to zrobią wszystko, by każdy filmik po prostu miał coś takiego ich, takiego naszego, takiego, wiecie, po prostu, żeby, jakby to powiedzieć, nie odpierdalać po prostu maniany, a więc wziąć tylko, nagrać i w pizdu puścić i tyle. Ale mi się wydaje, przynajmniej ja takie mam odczucie w tej kwestii, że fajnie jest po prostu, jak ktoś coś od siebie da. Nie wiem, zrobi jakieś fajne intro, jakąś fajną miniaturkę wymyśli. No nie wiem, no cokolwiek. Takiego dać coś po prostu od siebie, a nie tylko wziąć, nagrać, wysłać i tyle. I takich youtuberów po prostu oglądam. Nie jest zbyt dużo. Mam może 3-4. Których oglądam i jest, słuchajcie, okej. Co tu jeszcze mógłbym powiedzieć na temat zakładania swojego kanału? Znaczy ja w ogóle, słuchajcie, jestem w trakcie przygotowywania takich technikali, poradników dla początkujących. Uważam się, że jeszcze jestem początkujący. Kompletnie jeszcze nie czaję niektórych rzeczy. Nie czaję. Co to jest? Nie czaję, słuchajcie, wszystkich rzeczy, ale robię co mogę, żeby swoją wiedzę dotyczącą kręcenia swoich własnych filmików po prostu pogłębiać. Pogłębiać. A to jest chyba dość ważne. Żeby się rozwijać w tym, co się robi. Przede wszystkim robić to, co się lubi. Nic na siłę, słuchajcie. A jak ktoś podchodzi do zakładania kanału tylko i wyłącznie chęci zarobienia szybkich pieniędzy, to po prostu na pewno powodzenia mu nie życzę. A z drugiej strony to nie jest takie, słuchajcie, wszystko kolorowe i piękne, jakby się wydawało. Absolutnie. Jak ktoś myśli, że szybko zarobi hajsik na graniu w gry, to się po prostu głęboko myli. Niestety Polska to taki po prostu, słuchajcie, kraj, gdzie żeby zarobić dobre pieniądze z samej działalności na kanale YouTube, z samych wyświetleń, to naprawdę trzeba, kurwa, się srogo napracować. To nie jest zachód, słuchajcie. Ja mam dość dużo mam znajomych, niektórzy z nich są youtuberami. Tak jak mój kolega w Czechach, słuchajcie, jest youtuberem. Takim dość dużym youtuberem. Ma tam kilkaset tysięcy. Ja nie wiem, czy to się w ogóle, słuchajcie, różni, ale on tam zarabia zdecydowanie więcej niż na przykład my, youtuberzy. Na każdym wyświetlanym filmiku zarabia zdecydowanie, słuchajcie, więcej. Już nie mówiąc o Anglii, czy o Niemczech. W Niemczech mam kuzyna i dobrego przyjaciela i też mi mówi, że to po prostu masakra, masakra. Niektórzy jeszcze, słuchajcie, robią taki myk, że zakładają sobie kanał na YouTube, mieszkając w Polsce, nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale tak słyszałem. Na YouTube niemieckim. Choć nie wiem, czy to jest możliwe. Nie mam żadnego pojęcia. Od spraw technicznych to ja w ogóle jestem noga. Ale słuchajcie, też fajną rzeczą jest te wszystkie donaty. Na pewno się z tym spotkaliście. Nie, dużo youtuberów takie coś ma, żeby wspomagać swoich youtuberów, wysyłając SMS-a, PayPalem, czy tam innymi dziwnymi sposobami. I tak wiem, że tak po prostu dużo youtuberów tak robi. Też o tym, słuchajcie, myślałem.
ale zauważyłem, że to się sprawdza, ale tylko i wyłącznie, jeżeli robimy tak zwane live'y, a więc streamujemy. Dla streamerów jest to po prostu genialna sprawa. Ja pamiętam, znaczy ja nawet widzę, jak mój dobry przyjaciel, Prosty, na pewno go kojarzycie, jeśli nie, to zapraszam serdecznie na jego kanał, Prosty gra, on tam teraz wbił się w taką niszę, słuchajcie, jeżeli chodzi o gry i odkrył kozaków i sobie po prostu pyka i widzę, że to po prostu był jego czas i jego chwila, gdzie po prostu trafił doskonale. Trafił doskonale, że tak powiem, w niszę YouTube'ową i ma dość sporą oglądalność tych swoich filmików. Robi to po prostu przezabawnie i też czasami lubię go sobie obejrzeć. I widziałem właśnie, że donaty i sponsorowanie w tych, jeżeli chodzi o streaming, jest po prostu chyba najlepszy. Bo jeżeli chodzi właśnie o wspomaganie, tak jak ja na przykład, tak? Nagrywam sobie filmiki, wkładam je na YouTube i tam ewentualnie w opisie mam, że tam ktoś może mi coś wysłać, coś pomóc, wspomóc. To są tak naprawdę szanse chyba niewielkie, żeby ktokolwiek takie coś mógł zrobić. Nie wiem, od czego to jest zależne, bo ja czasami tam też niektórym YouTuberom wysyłam. Nieduże kwoty, ale symboliczne. Znaczy, może dlatego, że sam wiem, ile to cholernie dużo, słuchajcie, kosztuje. Czasu, pracy, zaangażowania, wolnej chwili. A więc tak to, słuchajcie, mniej więcej jest, że te donaty, fajny pomysł, fajna sprawa, ale wydaje mi się, że dla streamerów jest to chyba najlepsze. Dla streamerów, tak. No, żeby tutaj nawet daleko, słuchajcie, nie sięgać. No właśnie, Prosty gra, słuchajcie, uzbierał sobie przez donaty na nowy monitor na przykład, tak. Chwała mu za to, bo kurwa, po prostu byłem w jednym wielkim szoku, że ludzie po prostu są chętni w ogóle na wspomaganie swoich YouTuberów. To jest bardzo miłe, bardzo fajne. I co tak powiem, nawet byłem dumny z Prostego, że tak po prostu w szybkim czasie to swoją widownię, że tak powiem, spowodował swoim stylem, słuchajcie, nagrywania filmiku, że ta jego widownia go bardzo lubi i są w stanie po prostu go wspomóc finansowo. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. Czy mi się to uda? Cholera go wie, zobaczymy. No, na razie będę umieszczał informacje w swoich opisach dotyczących po prostu możliwości zasponsorowania Maxa donatami. Chuj, może się uda. Nie wiadomo. Zobaczymy, jak to będzie. No, i słuchajcie, i tyle. Takich naszych, kurwa, samochodowych pitu-pitu na temat kanału. W następnym odcinku, słuchajcie, pogadamy na temat Wiedźmina 4, który już zbliża się wolnym krokiem w stronę naszej premiery. Czekam z niecierpliwością na jakiekolwiek informacje, choć wiem, że to tak szybko nie będzie. No ale zobaczymy, może. Ale to słuchajcie, w następnym odcinku pogadamy sobie o Wiedźminie 4. No i tyle, słuchajcie. A zanim się z wami pożegnam, wiecie, to zbliżam się do kurwa zajebistej krzyżówki. No i okej. Moi widzowie, zapraszam was serdecznie do lajkowania, komentowania, subskrybowania, udostępniania moich filmików. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na rozmowy, to bardzo proszę śmiało pisać. Piszcie, komentujcie. I będziemy sobie po prostu dyskutować. Jak często się będziemy spotykać w samochodowym pitu-pitu, chuj go wie, nie wiadomo. Ale kurwy stoją. Ale mysza. No, słuchajcie. Panie do towarzystwa, widzę, że dzisiaj mają
dobry humor. Zawsze jak tędy jeżdżę, to takie panie stoją, gdzie jak człowiek by spojrzał, znaczy jak spojrzy się na takie panie, to odechciewa się wszystkiego. Natomiast dzisiaj widzę, że no, Alfonsi wystawili dobre towary. Niesamowite. Niesamowite. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, zobaczenia na moim kanale. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, ja się odmeldowywuję, jadę sobie dalej na zakupy. Kocham zakupy, kurwa, cholernie, naprawdę. Nic innego bym nie robił, tylko bym jeździł na zakupy. Elo. Pozdrawiam. I'm not going to do that.